Rejestrując się w platformie gamerhash.co, twój komputer będzie dla ciebie zarabiał. Zarobione środki wymienisz w sklepie internetowym. Zacznij już dziś zarabiać na mocy obliczeniowej swojego komputera. Siemaszka, z tej strony Mitrox, zapraszam was przesterdecznie na kolejny odcinek na moim kanale. W dzisiejszym odcinku w nim się po raz kolejny Assassin's Creed Valhalla. W poprzednim odcinku okazało się, że niestety Rodri nie chce zbytnio sojuszy, niestety zabił Shelberta, Colberta, czy jak inaczej go można nazywać, i póki co musimy najprawdopodobniej zemścić się z Ivarem na nim. Póki co mamy misję Królobójca i Krwawa Droga do Pokoju została ukończona. Bardzo dobrze, poczekamy aż wejdzie nam właśnie poziom w górę. 5000 XP 100. Może być. Ivar szukają, szturmują zamek Kaustą, by dokonać zemsty oczywiście na Road Dream. Tutaj tam Winlandię mogłem niby zrobić, ale na początku z waszym umiejętności, co mogłem tutaj ulepszyć, bo wiem, że są niektóre fajne rzeczy. Zapasy ze śmierci, no to wydaje się być bardzo dobre na boss i innego typu ciężkich przeciwników, więc sobie to ulepszamy tutaj tak. I na następny poziom to właśnie sobie to ulepszymy. Ale to nie wiem, dość takie słe. Tutaj z rysunku drapieżca. No właśnie nie wiem, jak zbytnie te serie miałoby wyglądać. Ale dobra. Na razie udajmy się z Ivarem na podróż do właśnie tamtego zamku. Będziemy tylko we dwójkę szturmować, co wydaje się być złym pomysłem trochę. Bo jednak tak, że są my we dwójkę, możemy w sumie, ja mogę ich wszystkich pozabijać, ale nie wydaje mi się to być takim rozsądnym rozwiązaniem. You opened a bloody wound when you killed Rodri's brother. No to też prawda. Niby to też prawda, ale no niepotrzebnie go atakował w sumie. W sumie mordował brata Rodriego, bo jednak przez to ma pretekst do zabójstwa Shelberta. Is it a story worth telling? It's not worth telling, it's worth remembering. Years ago I was headed back from the Western Isle. They've got fighters there. I had taken a bit of a beating. Put me in a surly mood. I wanted blood and silver, nothing more. So me and my Drangir sailing along the coast of Camry, see a nice spot for landing, covered in mist. We drag our ships ashore. And just then, a cry came from atop a hillock. The troll cursed Britons. The fog clears a bit. And there they are, all lined up. The biggest one calls out. I am Rodri, king of this land. That means shit to me. I scream back. I give my boys a nod. And we raise up our axes and charge before they take a breath. We have the numbers. But the Britons are clever. It's marshland. The bog catches our boots, sucks us to a standstill. One by one, Rodri cuts us to bits. He gets to me. Lays his blade at my cheek and gives me this nick. Leave this land and give your people fair warning, he says. Tell them King Rodri gave you that cut. Hen shit, I say. Rodri laughs and lets me go. Quite a story, Ivar. Son of Ragnar, killer of kings, conqueror of England and the Western Isle. You have lived a saga worth ten. No powiem, że ciekawa dość historia. A na razie zobaczmy tą całą fortecę. I jak byliśmy tam na dole tej góry, to właśnie było widać panoramę tego wszystkiego fajnie. I to jest właśnie to. Kurde, duża jest. Zaraz będziemy to planować, dobra. Chciałem, że od razu uderzymy. Ivar's men waste no time. They're eager to pay out our revenge. Dobra, chyba bez zbędnego przedłużenia możemy pomóc z Ivarem i zobaczymy tą misję zabójca królów. Raczej nie inaczej będziemy musieli zabić Rodriego, chyba że to właśnie zrobi za nas Ivar, chociaż nie wydaje mi się trochę. Raczej my będziemy w stanie szybciej to wykończyć, ale niech już będzie, że zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądało. Teraz będzie taki normalny szturm, że wbijam się tam przez główną bramę, jeżeli mielibyśmy to po cichu otwierać i tak dalej. Golden the Dragon to help me slay Rodri. Now what say you, Wolfkist?
Are you ready for war? Mam pełen zapas prowiantu, jak i oczywiście strzał, więc pewnie, że idziemy. Let's have at it. It is a good day to die. The gate looks to be well defended. My men are loading a cart with cauldrons of oil. We will blast right through that fucking gate. Sądzę przez chwilę, że to może taran będziemy znowu atakować, a na to wychodzi, że fajnie jedną stroną to wszystko wybuchnie, albo i pochodem. Też zależy, ale dobra. Mi to jak najbardziej odpowiada. Też mam nadzieję, że dostaniemy sporo surowców, bo nie ukrywam, że może sobie ulepszyć i nasz młotek, jak i chyba tyle, bo tarczy nie możemy, chyba że udałbym się właśnie do Gunnara i wziął na wyższy poziom jakości. Rodri! Show yourself! I am here, boneless Ragnarsson. How is it you come in force when our peace has been concluded? Do not mock us, Horson! You splattered blood on our peace with the butchery of young Chalbert! Speak what nonsense you please, Dane. If you mean war, our defenses are sure. Gaze upon my face, King of Crowfood, and meet the dragon that will devour you! I see a spent old man playing at serpents. Enough talking, Ivar. Bring the oil cart and set the fires! When I am done with Rodri, I will tear the fat from his shanks. Ale ten Ivar jest posrany, tak samo jak w serialu. Ale tutaj jest chyba taki bardziej posrany, bo jednak w serialu to jeszcze dopiero co zaczyna być taki zamek Castle. A czy to będzie w takim razie najazd? Wydaje mi się, że chyba nie. To raczej będzie normalny szturm wraz z możliwością zdobycia nagród. Get the cart, boys! We will light it up in front of the gate! Let's go! Get the wagon to the gate! Co to jest za muzyka w tle? No myślę, że już gdzieś się słyszałem, ale nie jestem pewny gdzie. Lecz ona właśnie trochę cicho. Kurde, próbuję się jakoś stać, ale coś nie mogę. A, czy tak się mogę, dobra. No, naprawdę. Wo! A, to robo idealne parowanie zrobiłem, to już nieważne. Też dziwne, że oni mogą sami siebie atakować, chociaż w sumie to jest wojna, więc nic dziwnego. Właśnie tymi strzałami trochę tak jakby sami siebie atakowali. Dlaczego ten jeden sztylet musi być taką posraną bronią? To chłop ma milion wytrzymałości, może sobie za chwilę robić te uniki zasrane. A, nie mogę? Nie mogę tak. A, musimy to podpalić. Myślałem, że damy normalnie radę strzałą to wysadzić. Halo? Mogę to... nie wiem, tak podpalić? A, naprawdę tak? No dość nietypowa mechanika. Wcześniej nie trzeba było szukać tych robić, ale niech już będzie. Dość dziwna sytuacja. No kurde. Wreszcie pokonany. Ho! Pięknie, tylko że naszego to jeszcze powaliło. O kurde. W scenie. Możesz wysadzić dzban silikon, dobra. Możemy w taki sposób wyłamać bramę. Bardzo przydatna informacja. Tylko że właśnie życie nam się kończy. Szybek. Bardzo dobrze. O, kolejny. Czy damy radę w takim razie wysadzić tą bramę? A potrzebujemy właśnie dzbanów z oliwą. Tylko czy damy radę tak wejść do środka? Wydaje mi się, że chyba nie. Wo! Trzeba przyznać, że te efekty dźwiękowe uderzeń naszego młota są dość potężne. Coś akurat w uderzeniach według mnie siłę tego walnięcia. Dobra, dam radę chyba do góry wejść. Właśnie pojawia się... a, możemy to obejść, dobra. I co w takim razie? Możesz wysadzić dzbany z oliwą i w ten sposób wyłamać bramę. No byłoby dobrze to zrobić, tylko... bardziej jak mógłbym to jeszcze wykonać? To było... mnie ciekawiło trochę. A niech już będzie, że może tak to zrobimy? O nie! Albo mogę przecież tradycyjnie otworzyć tą bramę, czyli...
wyważeniem tych dwóch blokaczy. Nawet nie wiem, jak mogę to nazwać. No i elegancko otwieramy drzwi. Na szczęście nie mogą na animacji przetrwać. Przerwać. Most zwozony. A, tam jest. Dobra, już widzę. Pan chorąży, tak, pan chorąży. Co jest? Przywołał nam czwórkę? O nie, jeszcze nie tego wziąłem. Czy w takim razie dam radę pana chorążego, tak? O! O! Fajne obrażenia walnęłem, jak uderzyłem w kogoś. To bardzo dobrze, nie ukrywam. Nie wiem, czemu ten obszar się świeci, ale myślałem, że tutaj coś wybuchnie, jednak na szczęście to nie. Nie wiem, czy mali niektórzy sobie po prostu stoją w miejscu. Chyba jakiś blok. O! Zatknięcie, pięknie. A nie, to jest obszar strzelania strzał, dobra. Ho! Ale blok. A i ta tarcza faktycznie nam coś takiego robi. Gdy użyjemy bloku, to mamy właśnie szansę na to, że obszar nam się podpali wokół nas. Tylko, to co jest z tą wytrzymałością i tak? Mam wrażenie, że my wstajemy pół godziny. Tylko właśnie musiałbym tam jakoś wejść teraz. Inaczej tego nie dam rady wysadzić. Może się nie zabijemy tak. No nie, na szczęście nie. Ale było blisko. Nie damy rady tak strzelać, no to gówno. Ho! To było ciekawe. A już adrenaliny nie mam, no to przypał. Na szczęście mamy strzały, chociaż tyle. No, czemu nam się postać nie chce łapać tego wszystkiego? W sensie tych postaci przeciwniczych. Raz. Dwa. Wejdź do zamku i twierdzę, bardzo dobrze. Kurde, niestety pan... Kurde, chorąży ma za dużo życia, żeby go tak... No, o! Kurde, miałem wrażenie kiedyś, że nadepnięcie więcej adrenaliny nam dawało, albo zabójstwo. To i na to chodzi, że kompletnie nic nam nie daje. Nie wiem, czy to ma jakiś przelicznik inny. Ale w Odyssey mieliśmy bardzo dużo tej adrenaliny na początku. Ho! Zajebiste. Co jest z nimi tak? O co tu chodzi? Jak on to zrobił? Co jest z nimi tak? Jung zabił już? Nie, no to było za proste. Naprawdę już? Niestety żadnych skarbów tutaj przy okazji nie było. Szkoda. Szturm zakończony. Zamek Kaustał. Myślę, że to było dość ciekawe, ale dziwne, że ten król tak szybko umarł. Ja bym sobie powiedział, że trzeba go, nie wiem, dobić na wszelki wypadek. Ha, widowisko? He's nothing now but a sad sack of flesh. Kill him and be done with it. Oh no, this will be good. I have something specific in mind. Krwawy kruk może? Come. All right, let's get this over with. Load this lump of lard onto your horse and we will go. Take care he stays alive. Eivor! Wiedziałem, że to właśnie takie zabójstwo byłoby zbyt proste. Takie nawet nieładne, że tak powiem, bo takie mało widowiskowe. Well,
There's no need for spectacle, Ivar. Let the man die with honor. No, no, no. He must die with style. Jak to z fasonem niby mam umrzeć? O, tutaj bardzo fajny grzybek. Adrenalina. Adrenalina. Niech już będzie. Nawet nie musimy tamtych na życie brać. Chyba nie musimy. Ale drogo wiesz, że zebrałem tą adrenalinę. Jak przecież jak wyjdziemy do jakiegoś pojedynku, to przecież od razu mam adrenalinę naładowaną dzięki naszym umiejętnościom. How are you doing, dear king? Stay with us. You must not miss what is coming. Sądzę, że niby zrobić na wszczycie tamtej góry. No wydaje mi się, że raczej krwawego orła. Nie, krwawy kruk to chyba się nazywało. Ella, King Osbard, King Edmund, and now King Roderick. Who else can claim such a string of victories? W sumie to nikt inny jak Ivar. A tam ten szczyt idziemy? Kurde, trochę mnie to ciekawi. Pewnie jeszcze właśnie był taki fajny rytuał w serialu odnośnie zabijania, a w zasadzie też ofiarowania w pewnym stopniu ludzi. Nie wiem, jak on niby komentuje tutaj krajobraz, ale to nie wygląda jak Valhalla. Przynajmniej nie jak znana Valhalla. Does he breathe still? Barely. Rodri, are you listening? For years I wore this scar with shame, nicked by a Briton and left alive. I tried to cover it with a beard, a cloak, but as your fame grew, I began to beam with pride. A king gave me this mark. What say you to this, Rodri? Huh? Speak up, you old bag of sweat and grease. Okay. Ciekawe, nic nie komentuje. Jak to z dłą to niby na się Boga naznaczył król? Nie mam zbytnie pojęcia. Kurde, trochę tam daje sobie tajemnic niestety. Podnieś. No i zobaczymy, co to niby ma być za ten widowiskowy pokaz, który ma niby nam zaprezentować Ivar. I to chyba będzie koniec, jak mi się wydaje, tej lokacji. O, czyli go automatycznie położyło. Już myślałem, że coś się zbugowało. Hold him up there to the top and keep him breathing. Finish this quickly, Ivar. O, od razu cutscenkę, to bardzo dobrze. Już myślałem, że nam się go tam wtaczać jakoś. A hungry blade. Now comes the dragon to feed on his favorite meal. Blood Eagle. Krwawy orzeł, tak samo jak w serialu. The birth of a Blood Eagle is a sight to behold, my friend. First, I slice the length of your spine. A to jest zajebiste, tak samo jak w serialu. Wiecie, tylko też tak jakby powieszą i ukrzyżują, tak jakby. Blood Eagle has no true meaning for Ivar. He is doing it simply to take pleasure in suffering. Now, I pull back the flesh. The method will always outlive the meaning. Few in time will care why this man died. But now, that is a song for the ages. Fog between good and evil grows thick over time, but glory never fades. There is nothing glorious here. Life is not pretty. It is a bloody fight. Out come the lungs, and we spread them like wings. Tak szybko sobie poradził? O, faktycznie. We are not finished, Eivor. This saga we have written together. It needs an ending. Here,
And now. It is ended, Ivar. I'm done with this place. A fight to the death. You and me. If I win, I am the greatest fighter who ever lived. If I lose, what a tale you have to tell. You are battle drunk, Ivar. Goodbye. Poor Jailbert. He barely said a word. On go zabił? I pushed that dragon dagger into his heart. Co jest z nim nie tak? Just a soft little squeal. And nothing. Jak? Sick cursed fuck out. Things a man must do. The trials one must face. The friends one must betray. To achieve one's destiny. And become king killer. Forevermore. Traitor! Jailbert was like a son to me! Yes! Yes! So fight me, Wolfkiss, to a glorious death! This is a life, eh? Fight high above the world! Valhalla, awake! Co to za uniki są dziwne? Aha, czyli odbija wszystkie pociski, tak? O nie. Ho. Oła. Ranie chcę być na nim zlekowany, co? Przyda mi się adrenalina. 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 Kurde, dużo mam tej adrenaliny. Spróbujmy go może zrzucić jakoś. O! No zadało mu to nawet sporo obrażenia. Wezmę sobie na pewno adrenalinę. Ja powiem, że to nieźle przemyślili twórcy gry, żeby nie było tak łatwo z nim wygrać, czy go zrzucamy z przepaści tyle. Drugie stadium będzie mieć, może? O, jednak nie. Przynajmniej jeszcze nie zbiliśmy mu tyle życia. Czemu w to kolano celnąć? Musi wszystko odbijać. O, jeden punkt. Naprawdę już? Ale jak nie była tego... Aha, czy on to udawał? Ciekawy sposób. Ło! Powiem, że ciekawie naprawdę walczy ten Ivar. A ta nasza trójka w tym wbiciem w ścianę jest bardzo mocna. Aha. Czyli tam jedynkę źle zrobiłem, no to wychodzi. O, drugie stadium chyba zaczyna. Daj sobie życie. Naprawdę mam z nim pomówić w trakcie walki? Weeping tears of ice. Aha, nie mogę nic wybrać. O, mądźcie tak szczerze, mądźcie trochę. Strzał nie mamy, dobra. Trójka. I o ścianę. O, no prawie. Aha, nie mamy adrenaliny już. Kurde, ciekawe jak możemy niby te jego ciosy dziwne blokować. O! Czemu zniknęło już? No, no tak, nie możemy go tak dobijać. Kasenka musi być. My long road ends. The Valkyries approach. My axe, Eivor. Hand me my weapon. Odin may have use for you, but this is more than you deserve. Do not shame him. I hear their wings. Trochę smutne. Spodziewam się, że to zakończenie wątku tego miasta będzie znacznie lepsze, ale jeszcze to nie koniec. Musimy jeszcze wybrać pewnie nowego króla tutaj. We'll say our goodbyes there. And send a message to Uba. Tell him his brother is dead. W serialu umarł Sigurd, tutaj Ivar. No ciekawe. Pomóc
A, z tym kapłanem, dobra. No jeszcze zobaczmy tutaj kwipunek. O co może chodzić z tym pierścionkiem, bo on wydaje się być dość ciekawy. Co to pieśń jest inskrypcją w języku arabskim. Abram dostał go od Ifara w zamian za przekonanie... za przekazanie mu srebra? A, faktycznie, bo dałem mu jeden sztylet. Właśnie nie możemy nic z tymi przedmiotami robić, niestety. Ani wchodzić w interakcję, nic innego. 3100, nieźle. Kurde, no i że to wygląda tutaj strzałowiecki, czy nie mamy tego lepszego łuku, dobra. Umiejętności dalej nic. Teraz musiałbym jedynie dostać się właśnie do tamtej lokacji. 2000 metrów. Mam szybką podróż. Więc tam udam się dopiero w następnym odcinku. Mam nadzieję, że wam się podobał. Do następnego odcinka.